Szczęść Boże, coś wam powiem. Jakże pełne radości są dzisiejsze słowa z Ewangelii. O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Po raz pierwszy znalazłem się w takiej sytuacji, że bardzo potrzebuję pomocy ludzi. Bo zadanie, którego się podjąłem, jest ponad moje możliwości. I wiem, jak bardzo trudno jest prosić o pomoc i wsparcie. Nikt z nas nie jest przygotowany do takich zadań, bo one wymagają wielkiej pokory. I tak sobie myślę, że kiedy my stajemy przed Panem Bogiem, kiedy składamy ręce do modlitwy w imię Jezusa, to czy my prosimy pokornie, czy raczej stawiamy żądania względem Boga? Daj mi to, daj mi tamto, zrób tak, jak ja chcę. Proszenie pokazuje nam, że nie jesteśmy niezależni. Czy to będzie pomoc w codziennych zajęciach, czy w jakiejś poważnej sprawie. Bez drugiego człowieka po prostu się umęczymy. W wielu kwestiach moralnych czy duchowych naszym wsparciem jest właśnie zwrócenie się do Boga z prośbą, by nas wspomógł. Przy rozważaniu tego fragmentu pomogły mi słowa papieża Benedykta. Odkrywając Jezusa Chrystusa, często znajdujemy życie pełne ciemności, trudne, ciężkie, pełne łez. No i także pewność, że światło Chrystusa na końcu da nam obfity plon. Te trudności i ciemności mają nas odstraszyć, byśmy nie robili nic, bo po co? Łzy są oznaką naszej słabości i bezsilności. Ale światło Chrystusa, które płonie, nie pozwala nam się poddać. Tak właśnie widzę modlitwę, że kiedy do niej stajemy i wypowiadamy słowa, to mówimy to, co mamy w sercu. Później przychodzi wątpliwość, czy warto sobie zaprzątać głowę i podejmować się czegokolwiek. Coś nam podpowiada, żeby zrezygnować. Znajdujemy się nagle w rozkroku, bo część z nas chce iść dalej, a część usiąść i płakać. Także to ważne jest, byśmy chwilę tego wahania przetrwali. Jeżeli coś jest Boże i do Boga prowadzi, to się ziści. Jeżeli coś nie jest Boże, to samo upadnie. Jezus dalej buduje naszą pewność i ufność, mówiąc: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Każdy z nas chce przecież być pełen radości, by nasze życie było zgodne z tym, co Bóg nam przygotował. Święty Ireneusz z Lyonu rzekł: chwałą Bożą jest, by człowiek żył, a życie człowieka by było wizją Boga. Kluczem do prawdziwej więzi z Bogiem według świętego Ignacego z Loyoli jest poznanie, pokochanie i naśladowanie Jego Syna. I to przez Jezusa możemy doświadczyć nieskończonej miłości Boga. Gdy sami jej doświadczamy, gdy jesteśmy zaproszeni, by nieść ją dalej innym ludziom. Jezus obiecał wielkie owoce działania Ducha Świętego wśród ludzi. I możemy tego doświadczać materialnie na przestrzeni wieków. Bo Duch Święty daje poznawać Boga we wszystkim. W radości i smutku, w ubóstwie i powodzeniu, w pięknych relacjach i oczywiście w modlitwie. Proszenie o pomoc wcale nie jest jakąś ujmą, ale jest okazją, by w drugim człowieku poruszyć serce. Każdego dnia, kiedy nabieramy odwagi przed Bogiem i przed ludźmi, nasza modlitwa także staje się pełniejsza, lepsza, nabiera jakości. Nikt z nas nie urodził się zdolny do wszystkiego, ale w większości rzeczy uczymy się, a niektóre są dla nas darem. Bóg chce spełnić nasze prośby, tylko musimy nauczyć się o to prosić. A to, czego nam potrzeba w pierwszym rzędzie, to by radość z naszego życia była pełna. Z Panem Bogiem.